Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku z naszych oczywiście kochanych Kidowic. Jak widzicie, jestem w tym momencie w moim odwróconym domku, który już dawno powinien być na swoim miejscu. Ale dlaczego jest dalej odwrócony? Nie wiem. Nie wiem, dlaczego jest dalej odwrócony, aczkolwiek bardzo chętnie bym go odwrócił z powrotem, z tym, że dalej nie wiem jak, ale nie mam zamiaru i przysięgam, nie zrobię tego nigdy w życiu, żebym go rozwalił i od nowa zbudował, tylko że normalnie, no po prostu na to się nie godzę, bo przyjdzie magik, machnie różdżką, od nowa będzie obrócone, mi się to totalnie widzowie oczywiście nie podoba, aczkolwiek mam nadzieję, że znajdziemy sposób jakiś, żeby obrócić ten domek i nie tylko ten, ale również resztę domków i żeby wszystkie domki były ustawione normalnie, ale słuchajcie, to nie w dzisiejszym odcinku, ponieważ tak jak widzicie po tytule, mam dzisiaj wam bardzo ważną rzecz do pokazania. Ostatnio wybudowaliśmy mur dookoła Kidowic, który po prostu ma nas chronić. Wiadomo, przed magikiem pewnie on za bardzo nie ma sensu, ale ogólnie jest mur, który bardziej zaznacza nasz teren, zaznacza gdzie dokładnie zaczynają i gdzie dokładnie kończą się Kidowice. Dlatego uważam, że mur jest rzeczą bardzo ważną. Tak, przy okazji wam powiem, że nie wiem, czy zauważyliście, że coś się zmieniło, ale na przykład stoję sobie teraz. No i tyle w sumie. Chciałem to po prostu powiedzieć, bo przesunąłem biurko po to, żeby móc sobie stać, żeby mieć troszkę więcej energii, żeby móc na przykład swobodnie chodzić i to sprawi, że wiecie, jak człowiek się może bardziej ruszać, bo tak siedzi taki usiedzony, siedzi w tym fotelu, to tak kurczę, nie za bardzo można za dużo zrobić. A teraz? W sumie dalej nic nie zrobię takiego spektakularnego, po prostu będę grał w grę. Ale na samym starcie widzowie możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, ponieważ kanał z Chipson Plus w tym momencie mogę śmiało powiedzieć, że jest już większym kanałem, mimo tego, że nie ma tylu subskrypcji co kanał z Chipson, no to pod względem wyświetleń totalnie rozgromił kanał z Chipson. I za to wam oczywiście bardzo dziękuję, ten kanał w tym momencie można by powiedzieć, że jest moim kanałem głównym, no bo... No bo generuje większe wyświetlenia i o wiele bardziej wolicie oglądać tutaj, prawda, filmy na tym kanale i wioska w Kidowice wam się podoba, więc serdecznie wam za to dziękuję. Tak samo łapki w górę tutaj dobijacie niesamowicie szybko i robicie naprawdę niesamowite wyniki. Dlatego po prostu proszę was o zostawienie łapki w górę. W tym momencie, kto zostawi łapkę w górę, ten jest szef. I tyle w sumie. No nic wam nie obiecam za te łapki w górę, bo za bardzo nie wiem co, ale możecie zostawić łapkę w górę i będzie mi po prostu bardzo miło. Dobra, lećmy w takim razie dalej. A i suba też musicie zostawić, bo jeżeli dobrze pamiętam, brakuje nam, albo już nawet jest wbite tam kilku subskrypcji do tego, żeby było o 1000 kolejny więcej na kanale, więc będzie miło jak wbijecie. Dobra, słuchajcie, pokażę wam pewną rzecz, ponieważ wczoraj na kanale Dave'a mieliśmy zaczęliśmy budować mur. Jak widzicie, tam jest mur postawiony, tam i on sobie idzie aż w tamtą stronę. Jest z tej strony póki co. Z drugiej strony ten mur totalnie jeszcze nie jest zrobiony, ponieważ póki co chcieliśmy się odgrodzić od strony wieży magika. O, tam już było widać, co tam zostało zbudowane, ale zaraz wam to pokażę, spokojnie, spokojnie, że tak powiem, się nie przejmujcie. Na odcinku Dave'a Dave powiedział, żebym zbudował bramę wejściową na Kidowice, więc postanowiłem, że właśnie taką bramę zbuduję. Oczywiście mogłem to robić na odcinku, ale zajęłoby to wieki, bo dodatkowo nie miałbym za bardzo pomysłu, więc postanowiłem, że siądę sobie na spokojnie, zbuduję taką właśnie bramę, żeby ona jakoś wyglądała i słuchajcie widzowie, taka otóż to brama powstała. W tym momencie wam ją pokażę, bo serio, szczerze osobiście jestem z niej zadowolony, fajnie się myślę, że wpasowuje, a to jest dokładnie ta brama. Jak widzicie, brama wejściowa do samej wioski wygląda fajnie, jest od fajnej strony, ponieważ z tej strony nie planowaliśmy w sumie tego, żeby tutaj był przód Kidowic, ale tak jakoś wyszło, że jest. Myślę, że taka sama brama pojawi się po drugiej stronie i w sumie pewnie po każdej stronie muru, no bo to będzie jednak taki chyba coś w stylu prostokątu. Zobaczymy. Chociaż nie, od strony Zora raczej się nie pojawi, w sumie od tamtej też nie, no to pewnie tylko po drugiej stronie się pojawi taki mur, żeby było takie miejsce przejściowe. No i tak wygląda ten mur w tym momencie. Jest też K, jak Kidowice, nad całą bramą. Oczywiście ta brama może ulec lekkim zmianom. Dlaczego? Dlatego, że zbudowałem tą bramę sam i jeszcze totalnie nikt jej na Kidowicach nie widział. Nie wiem, jakie mają zdanie na temat tej bramy. Może ktoś będzie miał jakiś pomysł, jakby można było ją przerobić, żeby była jeszcze lepsza. Ale póki co pokażę wam, jak teraz działa i liczę na to, że to wy w komentarzach dacie mi propozycję, co może by było w tej bramie zmienić, żeby ona była lepsza, a może uda się to jakoś tutaj załadować, zaaplikować z... zrobić. Jedną z fajniejszych rzeczy w tej bramie jest to, że mamy wejście drabinkami w tym miejscu i możemy sobie wyjść tutaj na tą taką wieżyczkę. I z tej wieżyczki możemy tutaj stać, otworzyć sobie to i na przykład strzelać do magika, jeżeli by przyszedł tak o śnieżkami, pym, śnieżkusz, maksimusz i pff, i leci ze śnieżka na przykład w magika, nie? Tu mamy przejście, które przechodzi na drugą stronę, no i możemy sobie tutaj iść po wzdłuż tego muru, więc tak zaplanowałem całą tą wieżę, żeby to się wszystko zgadzało, żeby dało się przejść i żeby dalej się dało po murze przechodzić, żeby płynność w przechodzeniu była, mimo tego, że jest tutaj takie wzniesienie lekkie, no ale wygląda to dobrze, kurczę, no powiem wam szczerze, że mi się ten mur podoba, że mi się ta brama podoba i osobiście uważam, że wyszło to naprawdę bardzo fajnie i liczę na to, że spodoba się też reszcie i że reszta powie, że git.
Fajny mur. Oczywiście dzisiaj zrobiłem sobie reakcję, może niektórych zobaczymy, kogo mi się uda dzisiaj ogarnąć na reakcję, bo nagrywam ten film w dniu, w którym wy to widzicie. Dokładnie jest w tym momencie godzina 13:17, została mi godzina, niecała już, do tego, żeby opublikować ten materiał. Więc nie wiem, ile uda mi się osób zgarnąć w ciągu tej godziny, wydaje mi się, że jest duże ryzyko, że zgarnę tylko i wyłącznie moją siostrę, bo z tego, co pisałem z Dave'em rano, on ma sporo rzeczy na głowie i nie, chyba nie da rady do 14, więc żeby się wyrobić z filmem, no po prostu, no nagram ten film z siostrą, pewnie jej reakcję później zobaczycie, no a reakcję Dave'a może będzie na następnym odcinku, zobaczymy. W każdym razie, słuchajcie, jeszcze jest jedna rzecz, którą ważną, którą chciałbym zrobić w tym odcinku, ponieważ skoro mamy mur, przydałoby się również mieć jakiś wgląd na to, co się dzieje. Jak wiecie, ja jestem kamerowym. Wymyślę to słowo teraz. Po prostu jestem osobą, która posiada dużą ilość kamer rozstawianych po całych Kidowicach. Nie wiem, czy ktoś inny też tak ma, czy nie. Ja na pewno mam dużo kamer rozstawionych i jestem z tego powodu dumny. Ale mam również pieniążki tutaj, które możemy, że tak powiem, zainwestować z tego ametystu, który mi tutaj został jeszcze z poprzednich zbiorów. No i możemy ten ametyst zainwestować w kolejne kamery, które rozstawimy wokół muru. Ponieważ dobrze by było wiedzieć nie tylko, co się dzieje w środku wioski, ale również, co się dzieje poza tą wioską. Dlatego w tym momencie idę wymienić sobie na pieniążki, kupimy sobie jeszcze jakieś kamery i zobaczymy w ogóle. Jestem ciekaw, ile my tych kamer jeszcze możemy mieć. Dobra, wymieniamy. O, już niepotrzebnie klikam, już jest full. Dobra, mamy z tego 167 kitcoinów, to jest dobry wynik. Wiadomo, nie zainwestujemy całej tej kwoty w kamery, bo bez sensu, ja bym z tego miał chyba 8 kamer bym miał z tego, tak dobrze liczę, bo 20 jest jedna kamera, gdzie są kamery, tu są kamery. Ile tych kamer zostało? Okej, jest tyle. Zobaczymy, czy w ogóle będzie jakaś dostawa do naszego kidowicowego sklepu. Oczywiście, jak już jesteśmy przy temacie kidowic, to zachęcam was serdecznie, widzowie, do wbicia na serwer kidowice.pl, ponieważ jest to serwer, na którym możecie grać, jest to serwer mój i Dave'a, który stworzyliśmy specjalnie dla was, a osoby, które posiadają rangę Kitcox i Kitcox Plus mają wstęp na tą mapę kidowic i mogą tutaj wejść sobie, biegać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to nie jest ta sama mapa, to od razu wam powiem, żeby nie było rozczarowania. To nie jest ta sama mapa, to jest po prostu skopiowana ta mapa. Z tego powodu, że my tutaj mamy modyfikacje, których nie jesteśmy w stanie załadować na serwer. To jest po prostu niemożliwe, bo wy też musielibyście mieć te modyfikacje, a po prostu te modyfikacje, no ciężko, żeby wszyscy mieli, nie wszyscy by mogli sobie na to pozwolić, więc żeby uogólnić, żeby większość mogła wejść, to po prostu ucięliśmy te wszystkie modyfikacje, nie ma tu jakby tych modyfikacji, dlatego troszkę biedniejsza jest nam ta mapa, ale mimo wszystko cały zamysł mapy i to, jak ona wygląda, jest, że tak powiem, tutaj pokazany i możecie sobie wejść, zwiedzić, a ostatnio była aktualizacja i już można zwiedzać zoo, więc serdecznie was zapraszam do zoo, na Kidowice możecie kupić zaktualizowaną mapę, serdecznie zachęcam. Dobra, idźmy zobaczyć, jak to może... A, ja nie zapłaciłem za te kamery! Jestem złodziejem, dobra, przepraszam, bo ja tak się rozgadałem, zapomniałem zapłacić. Już płacimy. Trzy kamery wziąłem, czyli potrzebujemy zapłacić 60. Dobra, zapłacone, poszło, pękło. Ja w ogóle, ja mam wrażenie, że miałem jakąś jeszcze jedną kamerę w skrzynce gdzieś. Tutaj nie, ale serio, jakby przysięgam, że mam wrażenie, że w którejś z moich skrzynek miałem jeszcze jedną kamerę i teraz wydaje mi się, że mogło to być gdzieś tu. O, weźmy sobie fajerwerki, bo mi się za niedługo skończą moje. Tu nie. No, wiedziałem. Dobra, mamy cztery kamery. Wiedziałem. Tak coś czułem, że właśnie gdzieś mi się obiło o oczy to, że miałem jeszcze jedną kamerę więcej. Dobra, czy ja wyjdę tu? Nie wyjdę. Dobra, wychodzimy tędy i lecimy pod bramę i rozstawiamy kamery. Dobra, a więc tak, pierwsza kamera, którą przydałoby się rozstawić, jest to kamera, no na pewno na bramie coś musi być, no przecież na bramie to jest podstawowa kamera, jak tutaj nie będzie kamery, to już nigdzie nie musi jej być. Musi być gdzieś tutaj i to jest tak, to jest, nie no, to jest idealne miejsce, przecież widzowie, dobra, muszę wyjść na tą bramę jednak mimo wszystko. Wychodzimy tutaj. Ta brama jest nieparzysta, co jest bardzo dobrą informacją dla nas, ponieważ kamera również jest nieparzysta. I w tym momencie możemy ustawić kamerę w tym miejscu i mieć idealny wgląd. Z tym, że czekajcie, bo ja ostatnio sobie zrobiłem aktualizację moich kamer. I teraz tak, tu jest zoo, tu są kamery z Kidowic. I ja bym chciał, czy ja chcę to zmienić tutaj, bo ja bym to zoo przesunął najchętniej na tą trzecią stronę. Bo wydaje mi się, że ważniejsze są dla mnie kamery, które są typowo wiosce Kidowice, a niekoniecznie zoo. Zoo rzadko kiedy używam, bo do zoo rzadko kiedy już chodzimy, jest zimno i się teraz do zoo nie chce po prostu chodzić. I nic tam się tak naprawdę teraz takiego nie dzieje, tym bardziej, że jeszcze nawet nie mamy zwierząt, bo dalej ich nie odzyskaliśmy.
tak swoją drogą. Więc ja już usuwam te wszystkie kamery, dlatego że ja sobie je na nowo zbinduję tutaj, więc je usuwamy i montujemy teraz kamery, które są związane z naszą bramą. Czyli ta kamera wejściowa, mamy ją w tym momencie przypisaną pod 11 i widzimy to. Uwaga, możemy zerknąć na mnie. Stoi, stróż prawa, czeka i pilnuje. No nie, teraz mamy dobry wgląd na to, co się dzieje z tej strony. Bardzo dobra kamera, bardzo potrzebna, bardzo ważna dla całej infrastruktury, prawda, tutaj naszej kidowicowej. Okej, okay, a więc tą kamerę mamy zrobioną. Przy tej bramie wejściowej musiała ona być, wystarczy jedna. A, jeszcze moglibyśmy dać drugą przy wejściu po drugiej stronie. To jest plan. To jest plan. Dlaczego po drugiej stronie byśmy mogli dać kamerę? Dlatego, że po drugiej stronie, jeżeli ktoś wejdzie, to możemy zobaczyć od razu, w którą stronę kidowic się udał. Więc to też jest coś, co by nam się mogło przydać. Więc zróbmy tak, pyk. I uwaga, druga kamera, pyk. Mamy kamerę z dwóch stron, jest wszystko git. Zobaczmy, czy to działa. Kamera numer 11, oczywiście kamera 11 działa. Kamera numer 12, kamera numer 12 również działa. Mamy wgląd w to, co się dzieje i widzimy, gdzie ktoś pójdzie, jeżeli przez tą bramę wejdzie. To jest bardzo... bardzo ważne, a słuchajcie, tutaj była wcześniej brama zrobiona, ponieważ wcześniej myśleliśmy, że to w tym miejscu zrobimy wejście do kidowic, ale uznaliśmy, że tu nie, bo to jest takie dziwne miejsce tutaj. I ostatecznie tutaj tej bramy nie ma, ale przydałoby się tutaj gdzieś w tym miejscu zamontować również kamery. Z tego powodu, że ta kamera, która byłaby tutaj gdzieś na przykład tutaj załóżmy, że damy ją w tym miejscu. Tutaj to jeszcze nie jest zrobione, więc pewnie ta kamera lekko się zmieni. Ale sprawdźmy kamerę numer 13. Widzimy, co się dzieje z tej strony kidowic i widzimy, co się dzieje z tej strony kidowic. Co jest bardzo dobrą kamerą, bo widzimy w dwie strony. Jest to kamera, która na pewno nam się przyda, ponieważ z kamerą numer 12 ona będzie współgrała tak, że my widzimy, co się dzieje tu, jeżeli ktoś pójdzie w tamtą stronę. A jeżeli ktoś będzie iść tam jeszcze dalej, to wtedy kamera numer 13 przejmuje tą osobę i widzi, co się dzieje w tym miejscu, więc to jest bardzo dobra kamera, którą dobrze, że tutaj rozstawiliśmy. I ostatnia kamera, którą mamy do rozstawienia na dany moment, aczkolwiek myślę, że więcej ich rozstawimy jeszcze po całej bramie i jakby cała ta strona ta będzie poświęcona kamerom murowym, że tak to ujmę, to tą ostatnią kamerę możemy zamontować gdzieś w tym miejscu, ponieważ to też jest dobre miejsce, będziemy widzieć bramę z daleka i tak dalej, więc wydaje mi się, że będzie to dobre miejsce. Zróbmy to może w tym miejscu, tak, pyk. Ok, zobaczmy numer 14, jak wygląda numer 14. Numer 14 wygląda tak, dobra, widzimy tu. Widzimy całe nasze tutaj lodowisko. Ej, w ogóle można by było tu zrobić lodowisko, fajne to jest, nie? Z tym, że za niedługo będzie ciepło już pewnie. Wszystko stopnieje i tyle będzie z lodowiska. Ale dobra, mamy wgląd w bramę. To też jest dobrą rzeczą. No i mamy wgląd w to miejsce, żeby widzieć też, jeżeli ktoś tutaj do stodoły by wchodził. No dobra, no git. Wydaje mi się, że spoko, a tam mamy wgląd w ogóle w najwyższe piętro gangu chłopaków też, które zresztą mam nadzieję, że za niedługo zostanie jakoś ulepszone. No dobra, mamy to jakoś zrobione. Wydaje mi się, że kamery mamy rozstawione póki co te cztery, ponieważ ta brama, znaczy ta cała jakby ten cały mur na dany moment nie potrzebuje większej ilości kamer. Jak zbudujemy drugą część muru, czyli z drugiej strony, tak swoją drogą właśnie możemy wylecieć tutaj na gang chłopaków i zobaczyć, jak z drugiej strony powinno to wyglądać i jak duże to powinno być. Ja w ogóle mam jakiś render distance mały, czy nie? A, ogólnie jest taki render distance serwerowy. Dobra, polećmy w takim razie na ratusz, może będzie nam łatwiej to tutaj, że tak powiem, zerknąć na to. Wyglądujmy tu. Jak widzicie, tutaj by trzeba było zrobić, to właśnie ja za bardzo nie wiem, jak ten mur zrobić, chyba tak jak się ten śnieg tu kończy. W ogóle ten magik, jaki on... Ej, właśnie, to nie jest... Tu tam zaczął padać śnieg nie ze względu na to, że jest zima, tylko ze względu na to, że nam magik to zrobił. Przecież to on magią sprawił, że tu zaczął padać śnieg. I jak widzicie, widać ewidentnie, gdzie się kończy to przejście. I właśnie ja za bardzo nie wiem, jak my możemy to cofnąć. No trudno, jesteśmy w sytuacji chyba trochę bez wyjścia, ale spoko. No wydaje mi się, że gdzieś tutaj będzie ten mur poprowadzony w tamtą stronę. No i będzie można tą bramę zrobić gdzieś tu na przykład. No i wtedy rozstawimy drugie kamery. Dobra, jest git. Dobra, lecę po moją siostrę, zobaczymy jej reakcję na ten mur i zobaczymy na tą bramę, zobaczymy, co ona o tym powie. No i mam nadzieję, że jej się ta brama spodoba. Dosia! Już idę, ja cię nie wrzesz tak. Dosia! Cię! Dobra, już jestem. Nie dobra, no to chodź za mną, muszę ci coś pokazać, chodź. Zbudowałem pewną rzecz, ponieważ nie wiem, czy ty wiesz, ale został zbudowany mur na kidowicach, który otacza nas z wszęd i wobec. Ale czemu? Chcesz nas chronić? No, oczywiście, że tak. A tutaj ja zbudowałem taką bramę. Jak oceniasz moją bramę? Bo ja zbieram opinie na temat tej bramy. Stań tu przed i powiedz jak wygląda brama. Git? Czekaj. Fajna. Mi się podoba, bardzo fajna. Co byś w niej zmieniła? Wszystko. Żartuję. Bardzo fajna. Już mi jest smutno. Ogólnie no mi się podoba ta roślinność, tak? Ale czy tą bramę tylko, czy mur też? W sensie, no mur był zbudowany już wcześniej, a ja zrobiłem samą tylko i wyłącznie tą środkową bramę z tym kanad na górze i kamery rozstawiłem. Chcesz zobaczyć kamery?
Ej, zobacz, ty w ogóle, zobacz, o, tu masz monitor. Weź ten mój monitor, no. Czy ty widzisz tam kamery, które są zrobione? Zobacz na kamerę numer 11. Jeden? Aha, jeden. Nie, 11, 11, zobacz sobie. I co tam masz na 11? Nic, nie mogę zobaczyć. Dobra, czyli to jest moja kamera po prostu. Dobra, no to niestety nie zobaczysz, to jest mój monitor, nie masz prawa z niego korzystać i tyle w temacie. Dobra, no to ogólnie rozstawiłem kamery wokół tego muru, no jak chciałem się po prostu ciebie spytać, co sądzisz na temat tego muru, no bo troszkę się napracowałem. A patrz, pokażę ci coś. Będę chyba fajny, no. Chodź, chodź, bo tu można wejść do środka, widzisz, tu. To zyska na punktach. To zyska na punktach. No i można wyjść sobie normalnie na ten mur i normalnie sobie patrzeć, nie? I można po tym murze chodzić, więc moim zdaniem to jest fajne. Jest mega dobre, nie? Mega. Czyli ogólnie ocena, jakbyś miała ocenić, to w jakiej, jaką byś ocenę rzuciła? 9 na 10, bo zawsze może być lepiej, a jest dobrze. A co, ale to tak serio, jakbyś już miała coś zmienić, czy jest coś, co tak widzisz i mówisz, zmieniłabym to? Nie, raczej nie. Raczej nie, czyli ogólnie mówisz fajne, super. Mega, super, jesteś świetny. Jesteś najlepszym budowlańcem, jakiego widziałam. Jesteś najlepszym budowniczym, jakim widziałam. No i widzisz, no i się rozumiemy. No dobrze, widzowie, no to w takim razie tutaj się będzie kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam również brama się podoba, że wszystko wygląda tutaj fajnie i fantastycznie. Jeżeli macie jakieś propozycje, co by można było tutaj zmienić, dajcie znać. Ja pokażę reszcie osób z Kidowic, jak ta brama wygląda. Zobaczymy, jakie inni mają jeszcze zdanie. Oczywiście zrobię to już poza odcinkiem, bo niestety ten odcinek muszę kończyć, żeby wam go opublikować. Ale dowiecie się pewnie w następnych odcinkach, co tutaj zostało zmienione, jeżeli cokolwiek zostanie. Trzymajcie się, widzimy się.